Kraj znany ze swojego piękna, większość energii czerpie ze źródeł powodujących powstawanie gazów cieplarnianych. Australia większość prądu elektrycznego produkuje z węgla. Przy jego spalaniu powstaje popiół pełen metali ciężkich i opady kwaśnego deszczu, niszczące środowisko. W planach ograniczenia emisji produktów spalania węgla może pomóc odludne wnętrze kontynentu. Sześćset kilometrów na południowy wschód od Sydney w nowej południowej Walii rodzi się nowy pomysł. Stworzenie źródła czystej energii na tym pustkowiu jest marzeniem pewnego człowieka. Roger Davy, przedsiębiorca w dziedzinie energii słonecznej. Roger Davy ma obsesję na punkcie niedocenianego źródła energii, jakim jest słońce. Jest go tu tak dużo, że obszar ten nazwano Sunraysia, kraina słońca. Słońce świeci tu przez ponad 300 dni w roku. Roger planuje wybudować elektrownię o niespotykanej dotychczas skali. To niesamowite, ale wyobraźcie sobie wieżę, której szczyt jest gdzieś tutaj, jakieś 65 metrów stąd. Zbudowana według niemieckiego projektu wieża będzie najwyższą na świecie elektrownią słoneczną, wysoką na 600 metrów. Pomysł ma już ponad 100 lat. Pierwszą eksperymentalną wieżę zbudowano w Hiszpanii w 1982 roku. Miała 200 metrów wysokości i produkowała prąd przez 8 lat. W Australii jej okrągła szklana podstawa będzie miała 7 km średnicy. W odróżnieniu od innych elektrowni słonecznych używających ogniw fotowoltaicznych lub luster i cieczy do gromadzenia energii, ta konstrukcja skorzysta z tej samej zasady, dzięki której unosi się nasz balon. Promienie słońca będą padały na szklaną powierzchnię i ogrzewały powietrze pod spodem. Ciepłe powietrze podąży do środka i będzie się wznosić. Podobnie jak dym w chłodny dzień, powietrze popłynie w górę szybu, wprawiając w ruch umieszczone tam turbiny podłączone do prądnic, które wytworzą prąd elektryczny. Myślę, że to będzie niewyczerpalne źródło energii. 32 turbiny mogą wytworzyć 200 MW elektryczności. To zaspokoi potrzeby 200 tysięcy gospodarstw domowych. Bez nasilania globalnego ocieplenia. Każda taka wieża może zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych o ponad 1 000 000 ton rocznie. Nasza droga w przyszłość jest czysta i zielona. Ludzie zaczynają się martwić o środowisko i o czyste powietrze. O emisję gazów pochodzących ze spalania paliw kopalnych. Wyeliminowanie lub chociaż ograniczenie tej emisji jest konieczne dla dobra przyszłych pokoleń. Spowolnimy w ten sposób zmiany klimatu spowodowane globalnym ociepleniem. Efekt będzie taki, jakby wycofano z użytku 90 tysięcy samochodów. Rząd Australii wspiera ten projekt finansowo. Jednak na razie są to tylko plany i